Cześć, z tej strony Sol. Zapraszam Was na kolejny odcinek City Skylines 2. No i cóż, widok mamy na nasze nowe osiedle domków jednorodzinnych, na wzgórzu, można tak powiedzieć. W oddali migają nam znowu te ikonki o zbyt małej ilości klientów, ale też mamy właśnie, że wysokie czynsze, także zobaczmy, czy możemy troszeczkę zmniejszyć im te czynsze przy mieszkaniówce. Tutaj niestety wykształceni nie chcę w ten sposób ich tutaj, może o 1% zmniejszymy, zobaczymy, czy to troszeczkę pomoże. Okej. Okay. Co dzisiaj? Dzisiaj chciałabym wreszcie wstawić nasz uniwersytet, ale też chciałabym poprowadzić te tory dalej i ustawić naszą nową stację właśnie przy samym tutaj uniwersytecie. Tylko właśnie patrzę, jak tutaj są nasze te... Okej, okay, tu troszeczkę jest górka, także też trzeba będzie popracować nad tym. Czy na niskim, może na niskim tutaj poziomie zrobimy to? Może w ten sposób, że złapiemy tą wysokość. No i niestety wbijemy się trochę tutaj. No i zjedziemy już z tymi torami nisko, tak na wysokości tego, na wysokości już tego uniwersytetu. Czy może zrobimy tak jak w tym miejscu? Fajnie to wygląda takie. Tak. Mam dylemat teraz. Czy na tej wysokości, czy na wysokości tych górek. A zróbmy inaczej niż zawsze, także. Znaczy inaczej, inaczej niż powinniśmy. Bo lepiej by było na tej samej wysokości, ale zróbmy to na wyższej takiej półeczce. Ładnie tu wygładzimy wszystko, żeby to w miarę proste było. O, coś takiego. Tutaj też możemy troszeczkę zlikwidować tą górkę. Nie wiem, czy to na tym samym poziomie, chyba troszeczkę tutaj jest wyżej. Ale zobaczymy. Może dodamy jeszcze z tej strony jakąś ulicę, chociaż wolałabym tędy już nie zaburzać tego. Dobra. Spróbujmy. Pociągi. I teraz tak, dworzec kolejowy. Sprawdźmy. No, w ten sposób bym wolała. Tak. O, coś takiego. A, tylko odwrotnie w ogóle. Czyli w ten sposób, o coś takiego. Zrobimy to tak. Gdzie jest ta półka? Czy my możemy włączyć? Właśnie, dajcie mi to. Właśnie, tak na granicy tej półki. Dobra. Spróbujmy to połączyć teraz. Jest w porządku. Taki zjazd delikatny. Dobra. Mamy to. Super. Czy możemy od razu... Chyba zrobimy
Połączymy już to A driving advisory has been issued for the immediate area due to poor road Połączmy conditions. Te... Please exercise caution if you must drive Aha, and try to stay off dwie. The streets until conditions improve. O, This has been a dobra, local public dobra. Service announcement. You're back with Second Moon Radio, your second musical home from home. So settle back in your chair for I wtedy może połączymy jeszcze tą drugą. Tonight we are doing a musical tour of Italia. Stacja. Land of art and culture. Que bon, as they say. Mam nadzieję, że nie będzie and tak dużo tych... Inspired by the infamous Vivaldi. No, tych... tych pociągów, że będzie się tutaj blokowało. Aha, bo ja z tej strony nie mam połączonego. Dobra, dobra. Już to naprawiamy. I teraz wszystko jest ok? Dobrze. O, i słab był pod spodem. Czyli jednak coś to nam się rozjechało. Zobaczę, jak w tym miejscu mamy. Tak. To jest jedna, to jest druga. Oj, tylko jest jeden tor wtedy. Dobra. Wiem. Wiem, co zrobimy. Muszę złapać tą drugą. Ta jest dwójka, tu jest jedynka. To jest jedynka. Jedynka ma iść tutaj. To jest jedynka na powrót i ona ma iść w tym miejscu. Tak, teraz jest ok. Dwójka, dwójka. Tutaj jest wszystko w porządku. To teraz musimy jakoś zrobić rozłączenie tego. Tu jest jedynka, tak. I tu jest dwójka z jedynką. Tą jedynkę musimy tam przenieść. Tu jest ta trasa, druga. Tylko jak ją złapać, powiedzcie mi. Jest. Udało się. Dobra. Mamy to. Okej. W porządku. Myślę, że lepiej by było, gdyby były dwie trasy tutaj, żeby były oddzielnie. Ale to innym razem się nad tym pobawimy. Tutaj w ogóle zjeżdża całkiem ten pociąg. Chyba się pogubili. No dobra, ale teraz tak. Teraz skupmy się na naszej... na naszym uniwersytecie. I teraz jak my to zrobimy? Mamy fajną bazę już. Będą mogli podjechać pociągami. Czy coś zrobimy? Tak, opłatę zrobimy. Czekujący na razie nikogo nie ma, dobra. Ale tak, przystanek dla taksówek jak najbardziej. Udogodnienia też. I dodatkowe perony. Chyba na razie nie potrzebujemy. Także zostawię to. Zostawmy to i teraz tak, przejdźmy do naszej szkoły. To jest bardzo duże i myślę, że chciałabym zrobić to w ten sposób i jeszcze zmieścić, żeby jeszcze się zmieścił się parking z prawej strony. Tylko zastanawiam się. Dobra, spróbujmy. Proszę bardzo, kamień milowy. 12. Wielkie miasto. Super. 3000 dostaliśmy. Super. No to możemy szaleć trochę. Tylko teraz tak, źle postawiłam oczywiście. Zróbmy to w tą stronę. No. Jeszcze raz. Zróbmy to w tą stronę. O, właśnie. Tak. Troszeczkę tutaj słabo z tym
z tymi górkami, ale zaraz może to jakoś wyrównamy ładnie. O, tutaj ładnie się rozjechało, super. Dobra, co jeszcze? Co jeszcze? Chcemy tutaj zrobić dojazd. Musimy nawet zrobić dojazd. Także to jest mus. I teraz tak, możemy dodać to. Nie chciałabym tutaj tworzyć żadnego skrzyżowania, więc dodamy do tego miejsca, do tego skrzyżowania. Czy połączymy to z tym? Chyba nie. Ja zrobię tutaj przejście, żeby mogli stąd przejść z tego peronu tutaj do tej szkoły. Ale zastanawiam się, czy tu połączyć ją. To by było dobre. Tylko... No dobra, niech będzie taki wjazd, żeby mogli też z tej strony dojść. Ale dlaczego tutaj dalej jest brak dojazdu? No tak. Tu jest wyżej, a tu jest niżej. Dobra. Oj, co oni tutaj kombinują? Ja nie wiem. Dlaczego to tak się robi, powiedzcie? Nie, no na dół idzie. Ale jakoś załapało teraz, także chyba zostawię to. I spróbujmy teraz tak w miarę pod kątem prostym. O, troszeczkę się obniżyło. No, teraz jest w miarę. No dobra. Dobra, zostawmy to w ten sposób. Ja jeszcze porobię przejścia, żeby można było szybciej tutaj przejść na tramwaj. No i coś się tu zadziało mi. Dobra. Teraz tak. Tutaj mamy tramwaj, więc zrobimy przejście bezpośrednio. I zrobimy im jeszcze z tej strony. Ale już bez przejścia. Musimy tak bez przyciągania. Dobra. I tak jak mówiłam, chciałabym z tej strony zrobić tutaj przejście. Tylko teraz, czy to jakoś się fajnie zrobiło, żeby mnie... Nie, jest ok, nie jest tutaj tak mocno stromo. Także zostawiam to. No i fajnie, fajnie, jest dostęp z tej strony. Tutaj można przejść od razu bezpośrednio do szkoły. Tak się zastanawiam, co tu jeszcze można dodać. Właśnie tego nie przemyślałam do końca, bo tutaj jeszcze te budynki dodatkowe. Okej. To wiecie co? To chyba tą stację inaczej zrobimy. Zróbmy tak, jak oni tutaj chcą, czyli jeżeli... Nie budynek. Dobrze, dodajmy to, zanim się... Aha, i zablokujemy sobie... O kurczę, to jest za mała przestrzeń na to. Chociaż można by było tutaj zrobić i wtedy... Dobra, zróbmy tak. Czyli to zniszczymy. Najpierw dodajmy te rzeczy wszystkie fajne. Okej, okay, czyli można najbliżej tutaj. I to jeszcze. Z tej strony się nie da, ale z tej już możemy. I nie jest tutaj tak źle. Myślę, że tak będzie w porządku. Troszeczkę się wbiliśmy, ale może jakoś to złagodzę. Zróbmy w ten sposób. Okej. No, od razu ładniej.
Tutaj tak samo zrobimy, że złapiemy tą wysokość i teraz wygładzimy. O, pięknie. No, ale fajnie tutaj się połączyło nawet z tym ogrodem. Dobra, mamy nasz uniwersytet. Teraz jeszcze dodajmy tutaj drogę. Myślę, że troszeczkę zmienimy w tym miejscu. Tu zmienimy to. Te też rzeczy pousuwamy. I zrobimy drogę stąd. Tu. Tylko z tej strony też troszkę jakby... O właśnie. No troszeczkę krzywy ten zakręt, ale zaraz zobaczycie, co chcę zrobić. Local authorities are urging the public to mi się nie podoba akurat. Tu możemy po prostu zrobić. I zrobimy chyba rondo. Chociaż poczekajcie. Tutaj tak naprawdę nie musimy ronda robić, bo to jest deptak i deptak zostawimy. Okej. Okay. Teraz tak, możemy jeszcze tą drogę zrobić. O, jest okej. Dobra. No dobra, no to mamy nasz uniwersytet. Teraz zróbmy jeszcze im dojazd. Nie mogę złapać. O właśnie, o. I teraz, jak my pojedziemy? Chciałabym tak, przejechać tędy, a wrócić koło tej stacji. Dobra, i tutaj też nie mamy autobusów, więc dobrze się składa. A teraz tak, tędy. Skręcimy tutaj. Możemy już wykorzystać chyba te... Tak, my jedziemy w której stronie? No, czekajcie, chyba źle na złą kropkę zrobiłam. Z której strony będzie jechał? Z tej, czyli przy... Tak, tutaj. Aha, bo tędy nie możemy, bo jest no deptak. Dobra, czyli tą drogą musimy jechać. Później z tej strony. Możemy wykorzystać to. Wykorzystamy ten punkt. I nie wiem, czy jeszcze do kolejnej stacji dojedziemy. Możemy do kolejnej stacji też dojechać. Czyli tak, tędy mamy. Tu możemy zrobić tak naprawdę. Będzie dodatkowy. Przesiadka dodatkowa. Tutaj. I czy możemy zawrócić? O, nawet na stacji zawrócimy. Dobra, zrobimy tak. Tutaj ciąg dalszy. Tutaj wykorzystamy ten przystanek. Zróbmy... Aha, poczekajcie, bo chciałam jeszcze zajechać na tą stację, znaczy na tę zajezdnię jeszcze. Tędy wrócimy. Wracając zahaczymy o ten punkt, więc tu już nie będziemy robić przystanku, tylko z tej strony. Z drugiej strony naprzeciwko. No i do... już do zajezdni. To jest ten punkt. Super. Dodaj mi jeszcze nasze przystanki. O, teraz może się uda. No, nareszcie, dobra. Zajeżdża na zajezdnię i wraca tą samą drogą. To co?
co tu się zadziało? A nie, to inna linia, okej. Okay. Już się bałam, że tutaj się zamieszało. Dobra. Okej, okay, mamy to. Tu jeszcze jest coś? Nie, tutaj jest przystanek chyba. Tak, jest przystanek. Tą jeszcze możemy złapać. Tak. Dobra, mamy to. Uff, udało się. Super, mamy połączenie tędy i tak się zastanawiam, czy nie pójść jeszcze tutaj, pod samą stację. Czyli jechałaby w tym miejscu, czyli tą kropkę przesunęłabym tutaj, w ten sposób. I teraz przystanek zrobiłabym z tej strony. Tak. O. A ten przystanek usuniemy. Jak trafię go. Nie. Nie uniwersytet. To. Dobra. Jest. Super, udało się. Tylko nie ma autobusów. Poczekajcie, bo tak naprawdę zobaczymy jeszcze, czy ta szóstka... Pokażcie tą szóstkę. Są 12 pojazdów. Nie potrzebujemy tyle. Tak, teraz jest ok. No, to ekstra. Mamy to, słuchajcie. Mamy nasz uniwersytet nareszcie. Od kilku odcinków zapowiadałam i ciągle coś wypadało. Możemy jeszcze dodać im troszeczkę handlu z tej strony. No niestety przejście będą musieli przechodzić naokoło, bo tutaj jest ten park od uniwersytetu. Myślę, że zostawimy im to tak. Nie chciałabym mocno się wbijać z tym handlem tutaj, także zrobimy z tej strony takie coś. Tu możemy tak naprawdę jakieś domki większe zrobić. Może nawet tak. Niech się wybudują. Tutaj też zaznaczymy. Przy samym uniwersytecie jest bardzo dobra lokalizacja. Także mogły tutaj się wybudować takie budynki. A teraz nie będą pasowały te. Więc zmieńmy to. Zmieńmy to na te większe. Są zresztą te większe. O, tam może być na skraju większy. I teraz tak. Zrobimy tutaj duże biurowce. Tu są duże te handlowe naprzeciwko. No i super. Chociaż jak widzicie, no ciągle mamy problem z tymi klientami. Nie wiem dlaczego tak naprawdę, bo mamy bardzo dużo osób. Miałam parking jeszcze wybudować. O kurczaki. Czekajcie, czy ja zmieszczę to? Może na tej stronie? Wzdłuż? Tylko musiałabym bardzo taki wąski. Ten by pasował. Troszeczkę to zaburza nam, ale to nic. Zróbmy tak. Dobra. Możemy jeszcze dodać im przy uniwersytecie coś takiego. Tylko może właśnie do tej drogi. O, w ten sposób. Zróbmy w ten sposób. O, teraz mniejsze te budynki się zrobią. No, tak może być. Tu im się parking na pewno przyda. Zbóżmy te rzeczy, żeby to się zaczęły budować, te nowe budynki. No. Fajnie. Dajcie znać, czy wam też się podoba. Mi się bardzo podoba. Jest stacja kolejowa, więc mają bardzo dobry dostęp do uniwersytetu. Są parkingi. Trochę dziwnie wyglądam na skarpie. Mamy zmieszczone na szczęście to, co tutaj uniwersytet nam fundował, czyli ogródek i tam, nie wiem, co to jest.
czy to było, bo biblioteka, tak. Miałam mówić biblioteka. Nie byłam do końca pewna, więc chciałam sprawdzić. Czy tak, tu nie mamy zaznaczonego, więc możemy jeszcze im dać te biura w tym miejscu. Nawet tu. Z tej strony dałabym im te bloki. Możemy dać im te. A tutaj taki sklep mały na rogu. Dobra. Jak widzicie, mamy dużo. Brak klientów wszędzie się świeci. Więc w następnym odcinku myślę, że dalej będziemy rozbudowywać się o nowe bloki, nowe dzielnice zrobimy. Stworzymy może domki jednorodzinne w tym miejscu. No i na pewno, tak jak tutaj planowałam, będziemy jeszcze tworzyć, chyba warzywa nam się tutaj z produkcji, tak. O, jeszcze kurczaki, hodowla zwierząt. I tutaj też deficyt jest, także na pewno będą marchewki. Na tym polu będą marchewki, a kurczaki nawet możemy zrobić gdzieś obok. Z tej strony, tak, bo tutaj nie wymaga tego żyznego pola, więc myślę, że z tej strony zrobimy kurczaki, tutaj warzywka. A tędy jeszcze możemy tak naprawdę dotąd, do tej stacji końcowej dla pociągów towarowych, możemy jeszcze jakieś osiedla dodać. Nie wiem, czy nie zrobimy jeszcze jednej stacji, na przykład gdzieś tutaj, albo całkiem zrobimy tutaj połączenie z tą linią, chociaż wolałabym tego uniknąć, żeby nie nakładały się te linie, więc możemy obok tutaj zrobić i tak naprawdę jedno obok drugiego będzie stacja kolejowa i towarowa. Myślę, że tak zrobię. No cóż, a ja się z wami żegnam. Dziękuję wam za uwagę. Mam nadzieję, że nasze miejsce z uniwersytetem się wam podoba. Dajcie znać w komentarzach, subskrybujcie, jeżeli chcecie kolejne odcinki. Na pewno jeszcze z Manor Lords się zobaczymy. Także no, dziękuję wam za uwagę. Życzę miłego dnia lub wieczoru, w zależności kiedy oglądacie. No i trzymajcie się. Pa, pa!